fragment z Ewangelii świętego Jana. Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: „I mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdomówny jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał”. Zamierzali więc go pojmać. Wobec tego słowa Jezusa powstaje pytanie, czy my faktycznie znamy Go? Oto za mało wiedzieć coś o Nim, znać fakty z życia Jezusa, znać okoliczności Jego pobytu w Nazarecie. Możemy dużo o Nim wiedzieć, a nie odkryć, że On jest Bogiem. Możemy pomijać zupełnie Jego bóstwo, Jego zbawczą misję. Dziś uświadamiamy sobie, że nasze poznanie Jezusa to odkrywanie, kim On jest naprawdę. To ciągłe wchodzenie w łaskę wiary, która prowadzi nas do Niego jako naszego Zbawiciela. Jezus doznaje sprzeciwu, jest prześladowany, bo świat tak zwanych pobożnych Żydów jest zamknięty w swoim patrzeniu i nie dopuszcza do swej świadomości, że On jest Mesjaszem. Słuchają Go, ale nie potrafią usłyszeć, przyjąć Jego nauki, Jego osoby. Tomasz Kempis, autor Naśladowania Chrystusa, poucza: jeśli chcesz w pełni i do głębi serca rozumieć słowa Chrystusa, usiłuj naśladować Go całym swoim życiem. Maria jest tą, co najdoskonalej z ludzi słucha i najdoskonalej jest otwarta na przychodzącego Boga. On przychodzi do niej i przez nią przychodzi do nas. Nie zapominajmy o tym, kiedy rodzą się w nas trudności w przyjęciu Pana. Idźmy do Maryi, by pomagała nam odkrywać wartość zawierzenia Bogu i zaufania do Bożych dzieł, do Bożych planów. Pomódlmy się dzisiaj w naszym dziesiątku różańca za tych, co prześladują chrześcijan, za tych, co szydzą z naszej wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia, pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.